Tak specjalnie nie nagrywałem nic przez 2 miesiące, żeby móc przywitać się z Wami moim ulubionym tekstem. Cześć wszystkim, dawno się nie widzieliśmy. No dobra, nieobecność usprawiedliwiona, pora na pierwszy odcinek całkiem nowej serii pod tytułem 10 ostatnich filmów Adbustera. A w nim nie jeden, nie dwa, ale aż 3 testy i to dosłownie w jednym odcinku, żeby nadrobić stracony czas. Zapraszam. Zaraz, czy on właśnie powiedział 10 ostatnich odcinków Adbustera? Spokojnie, do tej kwestii sobie jeszcze wrócimy. Nie ma czasu, testy się same nie zrobią. A tak się składa, że mam tutaj 3 bardzo ciekawe testy. Robiąc codzienne zakupy w mojej ulubionej sieci sklepów, trafiłem przypadkiem na półkę z domowymi, medycznymi testami na dosłownie wszystko. Test poziomu witaminy D, poziomu żelaza i coś, co rozbawiło mnie niesamowicie, test na prostatę psa. Nie, to nie jest żaden żart. Tak jest napisane, test na prostatę psa i mam zamiar go zrobić. Testy powinny być łatwe do wykonania, wszak można je kupić w sklepie spożywczym. Więc to nie może być żadna filozofia. Zanim jednak sprawdzę sobie mój poziom witaminy D w krwi, zrobię sobie słynny już test psa. A co znajduje się w środku takiego tajemniczego opakowania? Jakieś tajemnicze urządzenia medyczne. Na szczęście jest instrukcja obsługi, którą tym razem pozwolę sobie przeczytać. A mówi ona, że wartości powyżej normy mogą świadczyć o obecności stanów patologicznych w prostacie, które mogą być pochodzenia zakaźnego lub zapalnego, łagodnego lub złośliwego. Dla kogo jest test psa? Dla mężczyzn, którzy nie mają objawów, są w wieku powyżej 45 lat, którzy chcą zbadać prostatę. Słuchajcie, największe jaja będą, jeżeli ten test wykaże, że mam, co mam? Wartości powyżej normy. Procedura testowa jest naprawdę skomplikowana i zaczynam się zastanawiać, czy ja w ogóle posiadam kompetencje do jego wykonania. Ale przestudiowałem instrukcję obsługi i nie wydaje się to być niemożliwe. Sprawdźmy to. Procedurę należałoby zacząć chyba od nakłucia palca. Au! Au! No to bolało. Jest krew. I to nawet sporo. A to znaczy, że możemy przystąpić do jej zbierania. Zakraplam tester. Ok. I poprawiam płynem z tej buteleczki. 1 kropla. Teraz według instrukcji obsługi należy poczekać 5 minut na wynik testu. Także za 5 minut dowiem się, co z moją prostatą psa. Powrót za 5 minut, idę umyć rękę. Minęło 5 minut, można zajrzeć na wynik. Jesteście ciekawi, oczywiście ja już go znam. Wynik będzie negatywny, kiedy będzie 1 kreska pod C. A jaki jest wynik? Uf, wynik jest negatywny. Będę żył, czyli plan 10 ostatnich filmów Adbustera jeszcze jest do zrealizowania. Co następne? Jaki film, jaki test będzie następny? O! Tester poziomu żelaza we krwi oczywiście. Ten test jest w sumie bez sensu, ponieważ ja wiem, że żelazo akurat mam wysokie, jestem mięsożercą, ale test poziomu witaminy D to jest ten właściwy test, który chcę dzisiaj zrobić. To jest ten test, o który nikt nie pytał, a wszyscy są ciekawi, czy siedzenie na słońcu i wpierniczanie tanonków faktycznie podniesie mi poziom witaminy D w krwi. Totalnie to zróbmy. Mam 2 takie testy. Pierwszy zrobię sobie teraz, drugi zrobię sobie jutro. Będę cały dzień jadł danonki, naprawdę będę leżał na słońcu, aż mnie po prostu spali, a witamina D wystrzeli mi do poziomu nienaturalnego. Taki przynajmniej jest plan. Czy to się uda? Sprawdźmy to po raz drugi dzisiaj już. Ale mi dobrze idzie, stary odbójał. Uhu! Jak widzicie, zestaw jest praktycznie identyczny. Nakłuwacze, płytka, zakraplacz, to coś, ale wyniki mogą być już różne, bo możemy mieć niedobór witaminy D, umiarkowany niedobór, wystarczający poziom lub nadmiar. No, nadmiaru na pewno nie będę miał, ale jakikolwiek ten wynik by nie był, to zawsze można go poprawić domowymi metodami. Jestem niesamowicie ciekaw, czy faktycznie da się to zrobić. Dobra, udało mi się. Mam wystarczającą ilość krwi. Mogę ją wkroplić gdzie? Do otworku oznaczonego S. I odczekać 10 minut. Hey Siri. Set up the timer for 10 minutes, please. 10 minutes, starting now. I za 10 minut dowiemy się, jaki jest mój poziom witaminy D. Ała, jestem cały podziurawiony. Pomóżcie mi to zinterpretować. Halp. Moim zdaniem jest pomiędzy umiarkowanym niedoborem, a poziomem wystarczającym. Rzućcie na to okiem, a to znaczy, że ten poziom można poprawić. Świetnie. Zróbmy to. Jest godzina 23. No niestety ja na kolację mam dzisiaj 6 danonków. Jeden kubeczek to 23% dziennego zapotrzebowania na witaminę D. Czyli jak w dupie całe to opakowanie, to jutro powinno mi tak wystrzelić witaminę D, że test na pewno to wykaże. Pierwszy kubeczek już za mną, a w telewizji mój ulubiony program. Nie! Nie patrzeć! Dzień drugi, jak widzicie, na brak słońca nie mogę narzekać, ale postanowiłem trochę zmienić strategię i po prostu nafurać się witaminą D. 4000 jednostek. Jak zacznę to jeść na śniadanie, obiad i kolację, mimo że wskazana jest jedna tabletka dziennie, no to nie ma szans, muszę mieć nadmiar witaminy D. Oczywiście ten plan prawdopodobnie jest dziurawy jak sito, jak większość moich planów na moje super miarodajne testy, no ale innego pomysłu nie mam, no, ten musi wystarczyć. Moja aktualna sytuacja wygląda następująco. Siedzę sobie na dachu, jem witaminę D i zagryzam danonkami. Wszystko to w pełnym kwietniowym słońcu. No to nie może się nie udać. Chłonę. Uwaga, chłonę. Aha. Witamina D. Pani powiedziała, że jedną dziennie, ale to by się wtedy nie udało. Dzień drugi, godzina 19. Ostatnia dzisiaj, 6. No i przyszedł ten moment, kiedy możemy zadać sobie ostateczne pytanie. Co się stanie się? Poziom witaminy D będzie znacznie przekroczony. Czy też może nie ulegnie znaczącej zmianie, a może wynik okaże się nieważny prawdopodobnie przez absurdalnie niski poziom krwi w witaminie D. Nie wiem jak z poziomem witaminy D, ale mam wrażenie, że ja z dnia na dzień mam tej krwi coraz mniej. I 10 minut. Hey Siri. Set the timer for 10 minutes. 10 minutes. Counting down. Do zobaczenia. 10 minut minęło, pojawił się wynik, a wynik mówi, że mój poziom witaminy D jest, czekajcie, bo to słabo widać, jest na poziomie 30 do 100 nanogramów na mililitr. Dobrze to odczytuję? Chyba tak. 10 do 100, czyli poziom wystarczający. Jaki z tego wniosek? Nie mam żadnego pojęcia. Prawdopodobnie nie da się po prostu przedawkować witaminy D. Zeżarłem 6 tabletek, mimo że zalecana dzienna dawka to jedna tabletka. A mimo to nadal nie mam nadmiaru witaminy D. Super rzetelne testy Adbunia! Woohoo! Nie no, a tak zupełnie serio, to bardzo fajne testy. Został mi jeszcze jeden. Zaczęło mi się to podobać. Wydaje mi się, że mogę mieć niski poziom ferrytyny we krwi. Nie wiem dlaczego. Tak mi się po prostu wydaje. I 5 minut, które właśnie minęły, a ja dowiedziałem się, że mój poziom ferrytyny jest w normie. Nie no, w tym odcinku naprawdę nic się nie wydarzyło. Zamykam kanał. Całe szczęście zostało mi tylko 9 odcinków Adbustera. O, a co to jest? Odkurzacz do klawiatury. Gdzie on był całe moje życie? Totalnie chcę nagrać o nim film. Ale o nim w następnym odcinku. Dzięki za uwagę. Adbuster.